Szanowni, zaczniemy geometrię i dlatego na początku tego streszczenia naszego spotkania chcę przypomnieć podstawowe wiadomości o kątach. Bez definicji intuicyjnie. No, mamy tutaj dwie proste, które się przecinają. Te kąty leżące naprzeciwko wierzchołka nazywają się kątami wierzchołkowymi i są równe. Podobnie jak równe są kąty beta. A kąty często oznaczamy greckimi literami. To jest alfa, literka to jest beta. Dalej to się zmniejsza. No i jeżeli mamy dwie proste, równoległe, przecięte trzecią prostą, no to te dwa kąty tu, ten i ten, będą równe. Takie kąty nazywają się kątami odpowiadającymi. No ale ponieważ ten kąt tutaj jest kątem wierzchołkowym do kąta alfa, no to oczywiście on też będzie równy alfa. No i teraz te dwa kąty nazywają się kątami naprzeciwległymi. No to teraz jeszcze szybko o kątach wewnętrznych w trójkącie. To są kąty wewnętrzne alfa, beta i gamma. Szybki dowód, że suma wszystkich kątów wewnętrznych jest równa pi pół, 180 stopni. No rysujemy sobie tutaj prostą, która jest równoległa do prostej, na której leży podstawa tego trójkąta. I tak, tu jest kąt gamma, bo to są kąty wierzchołkowe. Tu jest kąt beta, bo to są kąty odpowiadające, a tu jest kąt alfa, ponieważ te dwa kąty też są odpowiadające. Widać, że suma beta plus gamma plus alfa jest równa 180 stopni. Prawda? Dobrze. No i teraz kąty zewnętrzne w trójkącie. To były kąty wewnętrzne, a tu są kąty zewnętrzne. Kąty zewnętrzne to są te dopełniające do, czy przyległe. Przyległe, które dopełniają do 180 stopni. Tak, kąt epsilon jest przyległym kątem do kąta beta, delta do kąta gamma, a fi do kąta alfa. No ale z tym wiąże się zabawna historia, no bo weźmy sobie ten kąt delta, tak? Delta to jest 180 minus gamma, ale gamma to jest 180 minus suma pozostałych dwóch kątów, bo kąty w trójkącie dodają się do 180 stopni, a zatem delta jest równa sumie dwóch kątów w przeciwległych wierzchołkach. No i tak jest zawsze. Ten kąt przyległy, tak się nazywa? Tak, dokładnie. Kąt przyległy jest zawsze sumą kątów leżących wewnętrznych, czy kąt zewnętrzny jest zawsze równy sumie kątów wewnętrznych w wierzchołkach, przeciwległych wierzchołkach. No dobrze, to teraz przejdziemy sobie do prostych zadań. No dobrze, to teraz zastosujmy tą wiedzę do takiego prostego zadania. Mamy dwie proste równoległe A i B, przecięte dwoma innymi prostymi. Powstał tutaj taki trójkąt. I trzeba, znane są te kąty i trzeba znaleźć miary kątów alfa, gamma i beta. No najprościej jest zacząć od kąta gamma, to jest kąt naprzeciwległy do tego kąta, więc jego miara wynosi 40 stopni. W takim razie miara kąta alfa wynosi 85, no bo 55 plus 40 to jest 95, plus alfa musi być równe 180 stopni, bo suma kątów w trójkącie równa się 180 stopni. Więc alfa to jest 85 stopni, no a beta to jest kąt przyległy do kąta gamma, więc ich suma musi być równa 180 stopni. Skoro gamma jest równe 40 stopni, to beta jest równe 140 stopni. Nie było to trudne zadanie. Następne zadanie wygląda tak. Mamy dany taki czworokąt. No i w tym czworokącie trzeba
Znane są miary kątów alfa, beta i gamma i trzeba obliczyć, znaleźć, wyznaczyć miarę kąta x, tego przy tym wierzchołku kąta CDA. No i to jest takie zadanie, bardzo często w geometrii opłaca się coś dorysować. W tym wypadku przedłużamy bok CD i rysujemy odcinek DE. No i teraz popatrzcie, ten kąt AED jest kątem zewnętrznym tego trójkąta, o tego, tak? EBC, tego trójkąta. Jako taki, przed chwilą żeśmy stwierdzili, jego miara jest równa sumie miar kątów przy wierzchołkach leżących naprzeciw wierzchołka E, czyli ta suma miar to jest beta plus gamma. A teraz z kolei kąt X to jest kąt zewnętrzny do kąta ADE, do tego kąta, w tym trójkącie AED. I skoro tak, to jego miara jest równa sumie miar kątów wewnętrznych leżących przy wierzchołkach, leżących naprzeciwko wierzchołka D. No, a to jest alfa wierzchołku A i beta plus gamma wierzchołku E. A zatem kąt X jest równy miara kąta X jest równa sumie miar kątów alfa, beta i gamma. Proste, ale moim zdaniem ma swój urok.